Witam bardzo serdecznie w najnowszym odcinku, tutaj Jarek Lorek. Dzisiaj porozmawiamy sobie o Twoim menu food trucku, co można podawać, jak to ma wyglądać, żeby Ty i Twój klient był zadowolony. Mam nadzieję, że Ci pomogę i zapraszam do oglądania. No tak, zaczniemy sobie od pewnej kwestii, która myślę, że jest kluczowa w projektowaniu całego menu. Jest to produkt. Skup się na jednym produkcie, który będzie Cię wyróżniał. Mówię tu o takich produktach, jak na przykład food trucki są z krewetkami, z burgerami, z frytkami. Jest to jeden produkt bazowy, który wyróżnia Cię po prostu tym, że masz dobrze, jakościowy, zrobiony jeden produkt. Nie masz po prostu milion produktów na tablicy i można u Ciebie zjeść kotleta schabowego, kiełbaski, gofry i takie tam. To nie przejdzie. To będzie po prostu świadczyło, że nie jesteś skupiony na jednej rzeczy, tylko się rozdrabniasz i mogą te rzeczy być po prostu nie pierwszej jakości. Tak więc skup się na jednym produkcie, wybierz sobie jeden produkt i wokół niego stwórz od 4 do 6 propozycji Twoich autorskich lub takich, które zleciłeś komuś, żeby Ci zrobił całe menu, tylko żeby bazowały właśnie wokół tego jednego produktu lub wokół jednej kuchni, którą planujesz gotować w swoim food trucku. Niech Twój produkt będzie zaangażowany marketingowo wokół całego food trucka, czyli mówię tu o kleinach, mówię tu o nazwie. Niech on po prostu będzie ujęty właśnie w wszystkich tych aspektach, żeby Twój food truck kojarzył się właśnie z tym. Więc łatwiej będzie Ci na przykład przyciągnąć do siebie klientów, którzy lubią dany produkt, bo będziesz miał go w nazwie, będziesz nim oklejony, będziesz w socialach miał wszędzie odznaczniki do właśnie tego jednego produktu, więc przyciągniesz ludzi, którzy go bardzo lubią. Dopasuj Twój produkt do szybkości wydawki. Wiadomo, food truck to jest street food, czyli to musi być wszystko wydane w odpowiednim tempie, szybko, sprawnie, bo niektórzy ludzie biorą to takie food trucki, żeby sobie po prostu jedzą w nich tylko po to, żeby właśnie szybko sobie zjeść i gdzieś iść. To wszystko musi być wydane w szybki sposób. Tak więc dostosuj swój produkt do wydawki. Czy Twój food truck jest wystarczająco duży na dany asortyment? Czy masz miejsce, żeby podzielić go na sekcje, żeby wszystko było wydane w dobrym czasie? Po prostu musisz sobie odpowiedzieć na te wszystkie pytania i dopasować właśnie produkt do organizacji i szybkości wydawki. Klienci nie mogą zbyt długo czekać na Twój produkt, ponieważ tam nie ma gdzie usiąść. Nie ma jak po prostu poczekać na ten posiłek, to też jest wszystko na powietrzu. Inaczej, inna sytuacja jest w restauracji, gdzie gość sobie siedzi, już popija sobie jakieś picie, rozmawia z kimś i nawet nie odczuje tego, że musi troszkę dłużej czekać. Natomiast w food trucku musi to być szybko podane, ponieważ jest kontakt, po prostu klient na to czeka i po prostu już gdzieś chce iść, więc musi to być szybko wydane. Jeśli już wybierzesz swój produkt, który jest takim głównym przewodnim nurtem Twojej całej działalności, to fajnymi dodatkami i uzupełnieniem menu będą po prostu takie dodatki do potraw głównych, czyli po prostu jak masz burgery, to są frytki, jakieś krążki cebulowe, jakieś nachosy czy coś takiego. Na przykład jak sprzedajesz gofry słodkie, to na przykład do gofrów słodkich masz kawę, masz różne rzeczy na bazie kawy. Po prostu jest takie uzupełnienie oferty, dzięki którym Ty poszerzasz swój asortyment, ale też dajesz większe pole do wyboru dla klienta. On może sobie stworzyć bardziej rozbudowane menu, ponieważ klienci bardzo lubią wybór, lubią wolność, więc chcą mieć pole do popisu i chcą sobie wybrać różne rzeczy, więc Ty im to musisz umożliwić i po prostu tak to dograć, żeby klient mógł sobie wybierać dodatki do różnych rzeczy. Jak masz na przykład frytki, to ciekawe sosy. I na pewno nie zapominaj o napojach. Nie mówię tu o takich standardowych, czyli słodkich napojach lub woda gazowana, niegazowana. Też mówię o jakichś ciekawych lemoniadach lub może jakichś drinkach bezalkoholowych. Wszystko musi się łączyć właśnie do tego jednego głównego produktu,
żeby razem wszystko się zazębiało. Pamiętaj, że ludzie są wzrokowcami, więc fajnym aspektem w Twoim menu będzie to, że dodasz na przykład zdjęcia. Zdjęcia potraw, zdjęcia napojów, ładne zdjęcia, które może zrobić Ci fotograf na przykład, lub jeśli Ty potrafisz, masz dobry telefon lub aparat, możesz sobie je zrobić samodzielnie. Potrafi to fajnie zobrazować klientowi, jak dana potrawa wygląda. Więc to jest już duży krok, gdy klient się zastanawia, co chce kupić, co chce zjeść, bo jesteśmy wzrokowcami i jemy oczami. Skup się też na rozmieszczeniu na menu Twoich potraw, tak żeby one były czytelne i prowadziły Twojego klienta w bardzo intuicyjny sposób. Klient nie może się po prostu zastanawiać, czy to jest do tego, czy to jest do tamtego, czy w tej danej potrawie jest to, czy to. Musi to być po prostu zrobione tak, żeby on, spoglądając na to, wiedział, że to jest to, żeby jak najmniej miał problemów z zakupem. To po prostu przyspieszy sprzedaż. U nas na przykład była taka sytuacja, że mamy na menu, jak mamy wymienione gofry, to mamy na przykład, co się w nich znajduje, i to mamy wszystko u kośników. I na przykład jest z tym problem, bo klienci myślą, że to są rzeczy do wyboru. Natomiast jakbyśmy dali tam zamiast tych kośników plusy, to już by z tym problemu nie było. Więc takie małe detale, a mogą dużo pomóc jakby w takiej komunikacji między Tobą a klientem. Pamiętaj, że wszystko musi się fajnie wyróżniać, musi być jakieś ciekawe, musi klienta też zaciekawić, musi to być kolorystycznie ładne, musi to być od wyróżników, musi to być po prostu bardzo oryginalne. Jeśli nie masz takich zdolności, możesz to śmiało zlecić grafikowi i on już Ci tak to wszystko zrobi, że będzie to kolorystycznie i układowo będzie to wszystko do siebie pasowało. To jest troszkę teraz odrębny temat od menu. Jak już masz całą pajęczynę stworzoną dodatków do Twojego głównego, do swoich głównych potraw, to pamiętaj o sprzedaży, czyli po prostu jak masz dobrze zrobioną tą pajęczynę, to jak klient zamawia na przykład burgera, no to po prostu nie zapominaj o tym. To są wiadome rzeczy, ale czasami się o tym zapomina. Czyli proponuj frytki do burgera i cola na przykład tam 10% taniej do całego zestawu. Właśnie dzięki tej pajęczynie zbudowanej do tego Twojego produktu głównego łatwiej można właśnie sprzedawać i właśnie krosować te swoje produkty. Łatwiej się te wtedy sprzedaje i klient też ma takie poczucie, że jest zadbany, że o niego dbasz, ponieważ ma jakby cały zestaw i ma picie, ma dodatki. No i co, tym aspektem się z Wami żegnam. Myślę, że trochę Wam pomogłem z tym całym menu. Wiadomo, w tym aspekcie to jest kwestia bardzo obszerna, to jest kwestia taka, że musisz wybrać właśnie ten jeden kluczowy produkt i później budować wokół niego wszystko. Ale mam nadzieję, że trochę rozjaśniłem i mam nadzieję, że zostawisz coś po sobie. Jakiś komentarz, jakiś like, zasubskrybujesz kanał i co, widzimy się już.